moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na pierwszy tegoroczny wrap-up, czyli podsumowanie tego, co udało mi się przeczytać w styczniu. Rok zaczęłam całkiem nieźle, bo na liczniku 16 książek i pierwszą z nich, która przeprowadziła mnie z grudnia do stycznia, bo właściwie czytałam po połowie w każdym z tych miesięcy, jest książka Shannon Maguire, Każde serce to wrota i patyki i kości. To są właściwie dwie książki połączone w polskim wydaniu w jeden tom, czyli dwa pierwsze tomy cyklu Wayward Children, po polsku to są Zbłąkane dzieci. W pierwszej części, czyli w Każde serce to wrota, poznajemy w ogóle zarys tego świata, natomiast mam wrażenie, że od patyków i kości będziemy poznawać indywidualne historie bohaterów. Cały zamysł tego świata przedstawionego jest taki, że mamy pewną placówkę, w której zbierają się dzieci, które są obdarzone pewnymi szczególnymi umiejętnościami. One w takim swoim zwykłym, codziennym życiu były w stanie odnaleźć wrota, drzwi, jakieś przejście do innych wymiarów, najczęściej fantastycznych, znikały w tych wymiarach na jakiś czas, no i kiedy wracały do swojego rzeczywistego życia, kiedy ten świat je niejako wypychał trochę, czy one czuły tą potrzebę powrotu do świata rzeczywistego, no to na przykład rodzice nie byliby się w stanie dalej nimi opiekować. Albo one mają tak silną potrzebę powrotu do tego magicznego miejsca, w którym przebywały, że chcą się wyrwać właśnie spod opieki tych rodziców. No i właśnie te dzieciaki trafiają do takiej dziwnej trochę szkoły, trochę placówki opiekuńczej, można powiedzieć, w której właśnie no, różne historie się zbierają, ponieważ no, właściwie każdy z tych dzieci, każdy z tych bohaterów ma swój świat, do którego trafia. No i w patykach i kościach poznajemy pierwszą parę, czyli siostry, które trafiają na wrzosowiska, do pana wrzosowisk i w związku z tym, że one są bardzo różne charakterologicznie, a rodzice je wychowywali jakby w przeciwnym kierunku względem ich jakby naturalnych zainteresowań, no to one teraz dopiero czują tą szansę, możliwość samorealizacji. Jedna zaczyna współpracować z lekarzem, druga natomiast właśnie zostaje taką wychowanką, panią tego pana wrzosowisk. To są generalnie historie dość mroczne, sięgające głęboko do folkloru i początkowo, kiedy zaczynałam czytać właśnie pierwsze te dwa tomy, wydawało mi się, że będę chciała czytać tą serię dalej. Że to jest coś unikatowego, że to jest coś, nad czym warto po prostu się skupić i poświęcić temu czas. Zwłaszcza, że tutaj objętość jest niewielka, natomiast cały ten świat przedstawiony jest dość obszerny, dość intensywny, faktycznie dużo się w tym wszystkim dzieje, a jednocześnie jest napisane dość baśniowo, bajkowo wręcz, ale nie w oczywiście takim lekkim, dziecięcym sensie. I początkowo właśnie wydawało mi się, że będę chciała tą serię kontynuować, będę chciała czytać kolejne tomy, ale już po miesiącu od lektury mam poczucie, że nie brakuje mi tej serii w życiu, że nie jest to coś takiego, do czego jakoś bardzo wyraźnie chciałabym wracać. Wiem, że w kolejnych tomach poznajemy kolejnych bohaterów, kolejne te światy właśnie, do których oni przechodzą za pośrednictwem tych drzwi, gdzieś tam się pojawiają w perspektywie jakieś dinozaury, jakieś inne światy. No, jest to na pewno rozbudowane i dość oryginalny pomysł na fabułę, natomiast nie jestem przekonana, czy potrzebuję tego więcej. Jeżeli mieliście okazję czytać na przykład po angielsku, bo w Polsce chyba ukazały się tylko te dwa pierwsze tomy w tym jednym wydaniu, jeżeli mieliście okazję czytać, to dajcie znać, jak ta seria wypada dalej i czy warto, bo na razie nic mnie do niej nie przyciąga. Kolejna książka, za którą się zabrałam, to była pierwsza pięciogwiazdkowa książka w tym roku, czyli Dopóki rosną cytrynowe drzewa. Mówiłam wam o niej więcej, ponieważ czytałam ją z waszej rekomendacji, z waszego polecenia, w związku z tym, że czytałam książki, które uznaliście w zeszłym roku za niedoceniane. I sporo właśnie osób pisało o tym, że ta książka przeszła bez echa, że przeszła bez takiego echa, na jakie zasługuje, no więc musiałam sprawdzić. Ja generalnie wiedziałam o tym, że ona się ukazała na rynku, wiedziałam o tym, że Windia ją wypuściło, natomiast w związku z tym, że ja nie czytałam książek Winidia z wyboru, zupełnie świadomie, to i ta książka gdzieś tam przeszła zupełnie obok mnie, natomiast wróciłam do niej teraz i absolutnie nie żałuję. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie sięgnęłam po nią wcześniej. Fantastycznie napisana, bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca, emocjonalna, ale nie wyciskająca łez z czytelnika w taki bardzo nachalny sposób. To nie jest takie poczucie, że czytacie i wiecie, że to ma być smutne, więc jakoś tak siłą rzeczy robi się smutno, tylko rzeczy przedstawione w książce, a tutaj głównym tematem jest wojna w Syrii, są przedstawione w taki sposób, że one
po prostu uderzają prostotą. Ta prostota chyba boli najbardziej i to, że to nie jest fikcja literacka. To nie jest wymyślony świat, to nie jest jakieś zupełnie nierzeczywiste przedstawienie jakiegoś wycinka czasu i wycinka miejsca, tylko te rzeczy faktycznie mają miejsce. To się faktycznie dzieje nie tylko w Syrii, nie kiedyś tam, nie za ileś lat, tylko to się dzieje dzisiaj. I chyba to mnie najbardziej tak uderzyło, ale konstrukcyjnie ta książka również jest bardzo dobra, językowo, w niej po prostu wszystko gra. Więc ja się w zasadzie popłakałam przy 60 stronie i tak co jakiś czas do końca musiałam te łzy ocierać, więc tutaj nawet nie miałam tego pola na zastanowienie, czy to będzie 4 gwiazdki, 5 gwiazdek. Ja od początku wiedziałam, że to będzie 5-gwiazdkowa lektura. Jeżeli macie ochotę posłuchać więcej na jej temat, to odsyłam do filmu. Wszystko oczywiście będziecie mieli podlinkowane na dole. Kolejna książka, za którą się zabrałam, to było Krótko i Szczęśliwie, czyli reportaże o późnych miłościach. I to jest idealna książka dla osób, które nie za często sięgają po literaturę faktu, po reportaże, po non-fiction, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo proste i przystępne. Autorka dobrała sobie bohaterów, którzy są w średnim wieku, w starszym wieku, no i właśnie w tym późnym już momencie swojego życia znaleźli swoje miłości. Różnego rodzaju, bo mamy tutaj na przykład bohaterów, którzy przez wiele lat żyli w trójkącie, więc wiecie, no to kontrowersja, no starsi ludzie i to jeszcze żyjący w trójkącie, w ogóle zgroza. Bohaterowie są dobrani na tyle różnorodnie i ciekawie, że każda z tych historii przedstawia jakiś taki mały, ułamkowy wycinek rzeczywistości, taką małą, uroczą rzeczywistość właśnie tych bohaterów. Nie jest to może najbardziej wzniosłe literacko i patetyczne, ale właśnie to mi się podobało, że te historie są przedstawione tak po prostu po ludzku. Jakbyście usiedli z taką babcią, z takim dziadkiem na herbacie i oni wam opowiadają o swoim życiu. O tym, co dla nich jest zupełnie normalne, co dla nich nie jest żadną kontrowersją, nie jest żadnym zaskoczeniem. Dla nich to jest po prostu rzeczywistość. To, że kochają jakąś inną osobę. I wiecie, nie ma w tym takiego szukania sensacji, kontrowersji, czy szukania takich wzruszających scen na siłę. To nie ma być patetyczne. To ma być proste, trafiające i zdecydowanie tę rolę spełnia. Bardzo prosto się to czyta, bardzo łatwo i nawet czytając nie macie tego poczucia, że o, czytam jakiś bardzo poważny reportaż. Więc jeżeli nie mieliście do czynienia z tym tekstem i na przykład nie czytacie za często właśnie reportaży, to bardzo polecam, bo reportaże bardzo często kojarzą się właśnie z takimi ciężkimi, bardzo poważnymi książkami, jakieś trudne tematy, wiecie, kwestie wojenne na przykład, jakieś grupy mniejszościowe, które są ograniczone w swoich prawach, na przykład. A tutaj bardzo taki pozytywny wycinek rzeczywistości, który może być właśnie bardzo dobry dla osób, które boją się reportażu, boją się literatury non-fiction. Następna książka, za którą się zabrałam, to było Whistleblower. Tutaj również młodzieżówka, dość niedoceniana, ale nie trafiła z kolei do tego filmu z niedocenianymi książkami. Nawet wy o niej nie mówiliście, więc może też nie słyszeliście. Natomiast trafiła do filmu, w którym Instagram wybierał mi książki w ciemno. Więc tam oczywiście szersza recenzja. Teraz powiem wam tylko, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. O tej książce nie mówiło się zbyt wiele. Ma co prawda etykietkę książki z Wattpada, natomiast nie rozniosła się jakimś szerokim echem po bookmediach, a przynajmniej po tej sferze, którą ja sobie obserwuję. Natomiast wydaje mi się, że to jest książka, która naprawdę zasługuje na uwagę. To jest historia początkującej dziennikarki uniwersyteckiej, która trafia na ciekawy temat, ale na temat, który jest dość ryzykowny, bo dotyczy nieprawidłowości w zachowaniu trenera drużyny futbolowej. To jest bardzo uznany trener, drużyna jest taką gwiazdą tego uniwersytetu. Oni ściągają najwięcej reklamodawców, najwięcej jakichś hojnych darczyńców, którzy wspierają finansowo tą uczelnię. No i ta główna bohaterka, ruszając ten temat, który jest trochę tabu właśnie w tym środowisku uniwersyteckim, który jest związany m.in. z przemocą tego trenera wobec ludzi dookoła, szczególnie wobec kobiet, ona ryzykuje swoją pozycją, ryzykuje swoim bezpieczeństwem na uczelni, ryzykuje tym, czy w ogóle będzie mogła dalej pisać, dalej być dziennikarką, czy w ogóle skończy te studia, czy nie narazi się przypadkiem komuś właśnie z tej drużyny, czy temu trenerowi osobiście. No a jednocześnie jest w niej to bardzo silne poczucie sprawiedliwości społecznej, obowiązku i tej takiej dziennikarskiej wnikliwości i pewnego rodzaju takiej odwagi cywilnej do nagłaśniania właśnie takich trudnych tematów. Myślę, że to jest świetna książka dla osób, którym podobały się Spadochrony i którym podobało się Zadanie domowe, bo to są książki o zbliżonej tematyce i zbliżonym kalibrze. Do tego mamy lekki wątek romantyczny, ale on nie przy
przysłania tego, o czym ma być książka, a sam temat książki i sama powaga tego tematu, o którym pisze ta dziennikarka, nie przysłania też tego, że ona jest nadal studentką i prowadzi swoje studenckie życie, jakieś tam projekty uczelniane i tak dalej. Więc proporcje są fajnie zrównoważone i książka, myślę, że jest niedoceniana, a zasługuje na to, żeby więcej osób ją przeczytało. Druga książka, która trafiła do odcinka, w którym Instagram wybierał mi książki w ciemno, to było 16 Souls Rosie Talbot, czyli debiut literacki, czyli młodzieżówka z elementami takimi gotyckimi, trochę z elementami horroru. Mamy tutaj chłopaka, który widzi duchy na skutek tego, że przeszedł bardzo ciężką chorobę i jakieś powikłania spowodowały, że widzi duchy, a mieszka w jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w Europie. No i on z tymi duchami może wchodzić w interakcję, natomiast to nie są takie duszki kacperki, one mogą zrobić mu krzywdę, mogą spowodować, że w jakiś sposób będą ingerowały w jego życie, w takim namacalnym, fizycznym sensie. Więc on się od tych duchów generalnie chce trzymać dość z daleka, nie licząc tych kilkorga, z którymi się zaprzyjaźnił, ale te negatywne duchy mogą go na przykład wciągnąć w spirale momentu, w którym te osoby, które stały się duchami, umarły. Więc on to wszystko może przeżyć na sobie, co jest dla niego bezpośrednim zagrożeniem. Więc on się od tych duchów trzyma z daleka, do momentu, aż pojawia się drugi taki chłopak jak on, widzący, który informuje go o tym, że duchy, takie charakterystyczne duchy konkretnych miejsc w mieście zaczęły znikać i dzieje się coś niepokojącego. On początkowo nie jest nastawiony pozytywnie do tego, żeby w ogóle wnikać jakkolwiek w tą sprawę i ją rozwiązywać, ale wtedy znika duch, z którym on jest osobiście związany, no i wtedy musi się zaangażować. Jak na debiut myślę, że to jest bardzo solidna książka, troszkę skomplikowana i troszkę na początku ciężko jest się w ogóle w niej połapać i zrozumieć, o co chodzi, bo mam wrażenie, że autorka dobrze wiedziała, jaka ma być kreacja świata, ale nie do końca udało jej się idealnie tą kreację świata przedstawić czytelnikowi. Miałam wrażenie, czytając, że poruszam się w obrębie jakiegoś wycinka rzeczywistości w książce, który nie do końca jest dla mnie w pełni przedstawiony i zrozumiały. Natomiast mamy tutaj na przykład świetny portret osoby z niepełnosprawnością ruchową. Mówię świetny dlatego, że ta niepełnosprawność ruchowa jest zachowana w całej kreacji postaci i wpływa na różne aspekty życia tego bohatera i nie ma takiego momentu, w którym na przykład autorka zapomina o tym, że bohater jest wykreowany właśnie w ten sposób i na przykład zaczyna biec, zaczyna robić jakieś fikołki i tak dalej. Te jego ograniczenia pozostają ograniczeniami przez całą fabułę. Pomysł jest też interesujący, sama kreacja świata, to po co te duchy w ogóle zostały porwane, w jaki sposób mają zostać wykorzystane, ale myślę, że nie zaszkodziłoby, gdyby się tutaj pojawiła kontynuacja, gdyby ta akcja na przykład była rozdzielona, trochę uzupełniona, ale rozdzielona na dwa tomy, bo jest potencjał, ale mam wrażenie, że skondensowanie tego w jednym tomie spowodowało, że nie wszystko wybrzmiało jak powinno. Ale potencjał jest, czyta się to bardzo dobrze, nie porównywałabym tego do Heartstoppera, a takie porównania się pojawiają. Mamy tutaj relację queerową, ale o zupełnie innym charakterze niż w Heartstopperze. Związek absolutnie nie jest na pierwszym planie, nie ma tutaj tak naprawdę żadnej konkretnej pary, jest tylko jakieś zainteresowanie, więc jeżeli takich horrorowych klimatów YA Wam brakuje, to 16 Souls myślę, że będzie dobrą opcją. Kolejna styczniowa książka to było Serca Twego Chłód Przemka Corso. Jedna z najdziwniejszych książek, jakie w życiu czytałam. To jest książka bardzo specyficzna, opowiadająca historię nie jednego, a można powiedzieć kilku psychopatycznych morderców, którzy w jakiś sposób są ze sobą związani, ale nie skupiamy się w akcji na rozwiązywaniu spraw tych morderców, tylko bardziej na ich portrecie psychologicznym. Te sprawy, te zbrodnie i działania policji są gdzieś na bardzo odległym marginesie, a my mamy wejść trochę w buty, trochę w koszulę tego właśnie psychopatycznego mordercy, którego tak naprawdę nie wiemy, czy mamy zrozumieć, czy mamy polubić, czy mamy zaakceptować, czy mamy spróbować się jakoś usprawiedliwić. Właściwie ja po lekturze nie wiem, czy ta książka stoi w kontrze do romantyzowania seryjnych morderców, czy też się niejako do tego przyczynia. No bo ze względu na pewne wydarzenia fabularne, których nie chcę Wam spoilerować, ona nie jest taka bardzo oczywista. Przemek to fantastycznie skonstruował, ale to jest książka unikat. To jest książka, którą można przeczytać w takiej formie raz i gdyby dokładnie to samo, w sensie konstrukcji, sposobu przedstawienia, skupienia na tych postaciach i na ich rysie psychologicznym, gdyby to się pojawiło w innych książkach, pojawiało się częściej, to już bym tego nie kupiła. A tutaj to jest taki unikat, że bohaterowie są po prostu nienormalni. To jest taka plejada, wiecie, absolutnych odklejeńców, o których można przeczytać raz i to się raz sprawdzi. Gdyby to się powtarzało, właśnie te kreacje postaci i tak dalej, nie kupowałabym tego, ale w tym jednym ujęciu
jakby czytałam, mózg miałam rozklejony gdzieś na ścianie, nie wiedziałam kompletnie, co się dzieje i tylko, wiecie, kartkowałam i zastanawiałam się, co tu się jeszcze odwali. Kolejna książka, która znalazła się w gronie niedocenianych, w sensie tych, które wy uznaliście za niedocenione i które powinnam przeczytać, to było Jutro, Jutro i Znów Jutro, czyli historia Sama i Sadie, przyjaciół, którzy wspólnie tworzą gry komputerowe. Ale mam wrażenie, że nie chodziło o tworzenie tych gier komputerowych i nie chodziło też o relację Sama i Sadie, która niepotrzebnie jest podkreślana w opisie, że to jest jakaś tam relacja romantyczna, bo kompletnie nie o to chodzi w fabule. Miałam wrażenie, że celem tej książki jest pokazanie bohaterów w wycinku rzeczywistości. Trochę tak, jak robi to Taylor Jenkins Reid w Siedmiu mężach Evelyn Hugo, w Daisy Jones and the Six, w Carrie Soto is Back, żeby pokazać postać fikcyjną, ale wykreować ją w taki sposób, żeby ona była namacalna, rzeczywista, no i żeby czytelnikowi wydawało się, że to wszystko, o czym traktuje książka, wydarzyło się naprawdę. Książka mi się bardzo podobała, szczególnie w wymiarze opowieści, natomiast zwróciliście moją uwagę na poglądy autorki, które nie są zbieżne z moimi poglądami w żaden sposób, więc sam tekst mogłabym Wam polecić. Jeżeli czytacie w oderwaniu od poglądów autorki, dla mnie te poglądy w książce nie są zauważalne, w sensie nie zwróciłabym na to uwagi na bazie samego tekstu, jakie ona może mieć poglądy, natomiast jeżeli to jest dla Was ważne, to zwracam uwagę, że no, negatywne konotacje pojawiły się wokół tej autorki, negatywne jakieś skojarzenia, nie chcę nazywać tego dramami, no ale generalnie jest coś tam wokół niej, więc jeżeli Was to interesuje, jeżeli bierzecie ten czynnik pod uwagę przy wyborze lektury, to po prostu, żebyście też wiedzieli, mogli się doinformować, że coś tutaj jest na rzeczy. I trzecią książką w zestawieniu tych niedocenianych było Weź wdech i policz do 10. Mieliśmy tutaj również reprezentację osoby z niepełnosprawnością ruchową, dziewczynę z dysplazją biodra, która marzyła o tym, żeby być syreną. Nie jest to marzenie fantastyczne, ponieważ miała być taką syreną w parku rozrywki, można powiedzieć. No i książka przedstawia jej dążenie właśnie do spełnienia tego marzenia. Natomiast wydaje mi się, że autorka za mocno skupiła się na kreacji tej postaci i na kreacji jej marzenia, a wszystko inne w fabule miało służyć tylko właśnie tej postaci. I to wszystko inne było takie pretekstowe. I jej otoczenie, i jej choroba, i to jej marzenie tak naprawdę w pewnym momencie stało się pretekstowe, tylko po to, żeby pokazać jakąś rzeczywistość bohaterki. I to niestety było dla mnie trochę za mało. Gdyby wszystkie elementy były potraktowane z równą dokładnością, z równą taką starannością w opisywaniu świata, myślę, że książka podobałaby mi się dużo bardziej. Tutaj mam wrażenie, że ważność tematu przesłoniła po prostu dobrą realizację. Kolejna pięciogwiazdkowa książka w tym miesiącu to był Cmentarz Osobliwości Pauliny Händel, ponieważ w tym miesiącu również testowałam Waszych ulubieńców z zeszłego roku, więc trzy takie książki przeczytałam. Cmentarz Osobliwości zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Wiecie, czasami myśli się, że już nie można oryginalnej książki napisać, że wszystko już jest na jedno kopyto, no i wtedy wchodzi Paulina Händel cała na biało i mówi moment, moment, ja tu mam książkę. No i okazuje się, że faktycznie można stworzyć coś, czego jeszcze czytelnik tak oczytany jak ja, czytający tam po kilkaset książek rocznie, jeszcze nie widział, jeszcze nie czytał i jest to zrobione w sposób fantastyczny. Świetny pomysł na kreację bohatera z Walla. Głównym bohaterem w ogóle nie jest jakiś taki wyidealizowany facecik, tylko młody chłopak, taki właśnie podrzędny jakiś tam rzezimieszek, który nagle dostaje informację o tym, że odziedziczył spadek, w skład tego spadku wchodzi dworek oraz wchodzi przyległy do niego cmentarz. No i okazuje się, że cmentarze w ogóle w tym świecie wykreowanym mają pewną rolę i nie każdy może na te cmentarze chodzić. A na tym konkretnym cmentarzu, który jest właśnie cmentarzem osobliwości, zamknięte są duchy, duchy w postaci bestii, pewnych osób, które sprzedały jakby swoje życie i na taką wieczną służbę się oddały w zamian za pochówek. Bo żeby być pochowanym i żeby iść na drugą stronę, trzeba mieć bardzo duży majątek zgromadzony za życia, włożony do trumny i tak dalej. No i Maximus, który jest głównym bohaterem, przyjmuje na siebie tą rolę zarządcy cmentarza, który musi te dusze, bestie okiełznać i trzymać w obrębie tego cmentarza, nie pozwolić, żeby one wyszły z niego i żeby też ktoś z zewnątrz wszedł na ten cmentarz, a nie jest to wcale takie proste. Wszystko tutaj jest po prostu na miejscu. I warstwa detektywistyczna, i szukanie odpowiedzi na pewne pytania, na zagadki, i kwestia found family, i warstwa fantastyczna, i warstwa językowa, stylistyczna. Wszystko po prostu gra. Czytałam i byłam zachwycona, że tak można. Początkowo miałam problemy faktycznie z wkręceniem się w fabułę, bo
zaczęło się bardzo mafijnie i tak, wiecie, z wrzuceniem czytelnika w akcję, bez żadnego dłuższego wprowadzenia, tylko od razu się działo i miałam wrażenie, że nijak mi się to nie klei z tym, co przeczytałam w opisie, natomiast jak już się odnalazłam w tym, co się dzieje w fabule, o czym pisze autorka, to potem już do końca po prostu byłam absolutnie kupiona. Kolejnym waszym ulubieńcem, który przeczytałam w tym miesiącu, było Divine Rivals, czyli też głośna zagraniczna premiera. Książka miała swoją polską premierę również w styczniu, więc jestem na bieżąco, ale niestety nie był to tytuł, który mnie zachwycił. Dlaczego? O tym mówię więcej w filmie, razem ze spoilerami. W związku z tym, że to jest nowy tytuł i pewnie część z was planuje go jeszcze czytać, to nie chcę się wdawać w szczegóły, nie chcę opowiadać dlaczego konkretnie, co mi nie leżało, które sceny i tak dalej. Natomiast książka za bardzo w którymś momencie skręciła z interesującej fabuły z elementem realizmu magicznego, z elementem magii w obręb takiej bardzo ckliwej literatury, takiej pop wojennej literatury, gdzie melodramat był ważniejszy od akcji i od składności tej akcji. Jak skręciliśmy po prostu zbyt intensywnie w romans, to mi się przestało podobać. Także niestety Divine Rivals do grona moich ulubieńców nie dołączy. Planuję przeczytać drugi tom, ale on jest podobno jeszcze słabszy niż ten pierwszy, więc nie wyrywam się jakoś szczególnie do tej lektury. Są inne książki, za które wolałabym się zabrać w międzyczasie. No i trzecią książką, którą testowałam w ramach czytania waszych ulubieńców, było Mężczyzna imieniem Uwe. Bo podsuwaliście bardzo Bachmana, jak Bachmana nigdy nie czytałam, więc uznałam, że Mężczyzna imieniem Uwe będzie dobrym początkiem. No i faktycznie tym dobrym początkiem był. Miałam wrażenie, że połączenie tematu zupełnie antypatycznego bohatera i pewnej prostoty przekazu bardzo dobrze w przypadku tego tekstu zagrało. Końcówka może była troszeczkę przewidywalna, ale z drugiej strony nie wiem, czy jakoś inaczej mogłaby się potoczyć. Troszeczkę może to było hollywoodzkie, ale może ta książka pewnego elementu właśnie takiego teatralności potrzebowała. Wszystko było na swoim miejscu, bardzo mi się podobała. Jeżeli inne książki Bachmana napisane są podobnie, to z pewnością będę się nimi interesować. No i na koniec, pomijając trzy książki, o których nie mogę wam mówić, bo to książki pracowe, więc kiedyś tam w przyszłości o nich pogadamy, dwie książki z waszego wyboru. Odpaliłam pod koniec roku wspieranie kanału, no i dałam swoim wspierającym możliwość wybrania mojego TBR-u, no i stworzyliśmy sobie razem taki malutki klubik czytelniczy. Więc wylosowałam jedną książkę właśnie z zaproponowanych przez moich wspierających, przez was, żeby sobie tą książkę przeczytać w styczniu i będę to kontynuować w kolejnych miesiącach. Każdy, kto dołącza, ma szansę właśnie dołożenia mi książek do takiego wielkiego słoika, z którego będę losować. No i co miesiąc wybieramy też jakiś tytuł, które będziemy czytać wspólnie. Do grona wspierających oczywiście można cały czas dołączyć, będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z was będzie miał taką ochotę. Nie chcę się bawić w Patronite, w Buy Me Coffee, inne formy tego typu, ale YouTube oferuje taką właśnie opcję wspierania, którą łatwo jest mi rozliczyć, którą łatwo jest mi jakoś ogarnąć, więc jeżeli chcecie być częścią właśnie takich filmów i proponować TBR-y i wiedzieć wcześniej, co się będzie działo, to możecie dołączyć. Jeżeli chodzi o książkę, którą wylosowałam w styczniu, to była Kobieta z kabiny 10, Ruth Ware, czyli kryminał, który rozgrywa się na statku. Wszystko powinno grać, bo ja bardzo lubię kryminały, w których rzecz dzieje się w zamkniętej przestrzeni, w ograniczonej liczbie bohaterów, gdzie tak naprawdę każdy może być mordercą, nie jest to jakieś szerokie grono, nie trzeba gdzieś bardzo daleko szukać tropów i tak dalej. Napięcie jest większe, akcja powinna dziać się szybciej i tak dalej. Niestety tutaj tak nie było. Główną bohaterką jest dziennikarka, która znajduje się na statku wycieczkowym, bardzo luksusowym, ma napisać tekst na temat właśnie pobytu na tym statku, tej wycieczki. Natomiast pewnego dnia, jednego z pierwszych dni tej podróży, słyszy w nocy jakąś szamotaninę za ścianą w sąsiedniej kajucie i słyszy, że coś wypada za burtem. Podejrzewa, że jest to ciało, na szybie widzi jakąś krew, ale kiedy zgłasza to obsłudze tego statku wycieczkowego, to wszyscy to bagatelizują. To znaczy, może nawet nie tyle bagatelizują, co próbują jej pokazać, że takie rzeczy nie miały miejsca, że szyba jest czysta, że nikt nie był zameldowany w tej kajucie, że nikogo z obecnych na pokładzie nie brakuje, wszyscy są, więc może jej się tylko coś wydawało, może ten alkohol, który wypiła poprzedniego wieczoru, połączony z lekami, jej zaszkodził i tak dalej. Ale kobieta nie wyłącza w sobie tego instynktu dziennikarskiego, tylko zaczyna drążyć. No i dostaje jakieś tam ostrzeżenie, że ma nie drążyć, ktoś tam w czasie zabiegów w spa coś tam jej maluje na szybie. Generalnie ona ma poczucie, że jest na jakimś tropie, więc porzuca ten temat, którym miała się zająć dla gazety, tylko skupia się na tym, żeby dojść do tego, co tak naprawdę wydarzyło się na tym statku, kogo brakuje, zwłaszcza, że widziała wcześniej osobę, której
teraz na tym statku nie ma. I nie ma jej też na liście pasażerów, nie powinno jej na tym statku w ogóle być. Sam pomysł na fabułę był naprawdę fajny i myślałam, że książka mi się spodoba, tylko niestety całość jest zupełnie antyklimaktyczna. Nie mamy szansy tropić rozwiązania sprawy razem z bohaterką, bo właściwie ona nie przeprowadza śledztwa jako takiego, ona po prostu wszystkich informuje o swoich podejrzeniach, ma jakiegoś tam znajomego na tym pokładzie i z nim o tym rozmawia, jego zaczyna też w końcu podejrzewać, ale mimo tego, że grono właśnie osób na statku jest tak niewielkie, to my ich właściwie nie poznajemy i nie mamy szansy samodzielnie się zastanowić nad tym, co się mogło wydarzyć, tylko zakończenie, znaczy właściwie wyjaśnienie fabuły w pewnym momencie się po prostu dzieje, dość wcześnie, więc ja miałam takie, to już? To jest cała ta tajemnica? To już się odbyło? A potem następuje taki czysto sensacyjny moment ucieczki. To już widzę w któryś raz w książkach tej autorki, że jest taki trochę niewiarygodny, napędzany bardzo mocno adrenaliną moment ucieczki, kiedy bohaterka po prostu wyskakuje z tego statku, gdzieś tam biegnie. W poprzedniej książce laska ze złamaną nogą jechała gdzieś na nartach w dół jakiejś trasy bardzo niebezpiecznej. Że rzeczy dzieją się po prostu zupełnie niewiarygodne, nierealistyczne. Mnie ta książka niestety zupełnie nie przekonała. Źle wyważone napięcie, brak tak naprawdę możliwości śledzenia fabuły razem z bohaterką, w sensie rozwiązywania tej zagadki, rozwiązanie pojawiające się właściwie znikąd i bardzo wcześnie w fabule, no i ten finał taki bardzo sensacyjny, no nie mam czego chwalić. No i ostatnia książka, po którą sięgnęłam, to było Nigdy, 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 czyli książka, którą sobie wybraliśmy do tego naszego małego klubiku czytelniczego. Czytałam w grudniu inną książkę autorki, tą z trzykrotnym przekleństwem w tytule i tamta bardzo mi się podobała i myślałam, że będzie podobnie w przypadku Nigdy, Nigdy, Nigdy. Tutaj mamy historię kobiety, która nie chce mieć dzieci i wokół tego właściwie skupia się cała narracja tej książki, trudną się akcji. Cała narracja wokół tego, że ona nie chce, a otoczenie ją przekonuje, że byłaby świetna matką, jej przyjaciółka zachodzi w ciążę i rodzi dziecko i tak dalej, i tak dalej. I o ile w przypadku tej poprzedniej książki ta złość, która budowała fabułę, była uzasadniona i ta potrzeba czytelnika dowiedzenia się, co będzie dalej, jakby tamta książka w ogóle miała sens, dlatego że była złość jako główny temat, no i my chcemy się dowiedzieć, co doprowadziło do tego wybuchu i jaki ten wybuch będzie miał konsekwencje. A w przypadku Nigdy, Nigdy, Nigdy tematem jest to, że kobieta nie chce mieć dziecka, tylko właściwie nie ma potrzeby dywagować nad tym. Może inaczej odbierałabym tą książkę z perspektywy osoby, która chce mieć dziecko. No bo jeżeli ktoś mówi mi nie chce, to mogłyby mi się pojawić jakieś argumenty za posiadaniem dzieci. Że właśnie dlaczego nie chcesz, że ale wszyscy mają i tak dalej, wiek i tak dalej. Jakby szukam tych argumentów na siłę, bo ja właśnie jestem po tej drugiej stronie. Ja jestem po stronie bohaterki, nigdy nie chciałam mieć dzieci, nie planuję ich mieć, więc to, że bohaterka książki mi mówi ja nie chcę mieć dzieci, dla mnie to jest okej, ja to przyjmuję za fakt i ja nie potrzebuję omówienia tego w postaci kilkuset stron książki. Tak jak mówię, to może być kwestia osobistych doświadczeń, to może być kwestia tego, że ja już też słyszałam wszystkie te argumenty pod tytułem, kto ci poda w szklankę wody na starość? Przecież jak będziesz miała własne dziecko, to je polubisz. Przecież, nie wiem, jak się urodzi twoje dziecko, to poczujesz instynkt macierzyński. To są takie argumenty znikąd, że aż światełko z tyłu się poddało. Słuchajcie, do mnie to po prostu nie trafia, więc nie potrzebowałam też książki, w której bohaterka musi się z tym wszystkim mierzyć, bo nie rozumiałam jakby sensu, po co ona tak dywaguje nad tym, skoro to jest po prostu jej zdanie, tak jest, więc czemu służy ten tekst? Tyle jeżeli chodzi o moje styczniowe lektury. Dajcie znać, co Wy czytaliście w tym miesiącu, czy znacie którąś z książek, o których dzisiaj mówiłam, jaka jest Wasza opinia. Jeżeli nie widzieliście któregoś z filmów w styczniu, linki do wszystkich będą na dole. Podobnie wyjaśnienie całego tego wspierania, jeżeli mielibyście ochotę się przyłączyć. Poprzedni film znajdziecie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!